Witam wszystkich, tu Dalia i zapraszam do obejrzenia kolejnego wideo informacyjnego. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami informacjami na temat najnowszego dodatku do gry The Sims 4, który otrzymamy już za 8 dni właściwie, czyli już całkiem niedługo. Tak, za 8 dni otrzymamy 4 pory roku, już się nie mogę doczekać, bo naprawdę brakuje mi pór roku w grze, także będzie to coś super, super fajnego. W każdym razie otrzymamy z tym dodatkiem również bardzo wiele nowych interakcji, nowych rzeczy, także to też jest fajne, jak na przykład nowe dekoracje świąteczne. Wiem, że co prawda otrzymaliśmy dekoracje świąteczne zaraz, jak tylko gra The Sims 4 się pojawiła. Wtedy był taki darmowy dodatek, ale będzie teraz dużo więcej nowych interakcji, nowych dekoracji, także super. Również właśnie tutaj nowe interakcje możemy zorganizować, na przykład święta, także będzie się działo, tak? I co również otrzymamy, są to kalendarze. Jest to coś zupełnie nowego. W kalendarzu możemy zaznaczyć i zorganizować własne święta różnego rodzaju, na przykład Halloween, możemy obchodzić Sylwestra, możemy również zorganizować właśnie i wyznaczyć datę wesela, także bardzo dużo różnych właśnie festiwali i świąt możemy samodzielnie sobie zorganizować właśnie przy pomocy kalendarza. I co nowego otrzymamy również tutaj Love Day, czyli jest coś takiego jak nasze walentynki. Również będzie nowa kariera, będzie to kariera ogrodnika, na którą również się już nie mogę doczekać, bo jest to coś nowego i naprawdę spójrzcie tylko na te wszystkie detale, także będzie myślę, że bardzo fajnie właśnie, żeby nasze simy zostały ogrodnikami. Możemy również wyjść właśnie, zabawić się gdzieś na zewnątrz w czasie walentynek. Kolejne święto, jakie tutaj mamy, to jest Harvest Fest, czyli jakby nasze takie święto zbiorów albo coś takiego. Coś takiego również jak święto dziękczynienia, także myślę, że również będzie fajnie właśnie obchodzić takie święto. Mamy również nowe miejsce na barabara, czyli właśnie liście. I również możemy, jak tutaj widzimy, zorganizować własne święta, czyli wybieramy sobie, co chcemy robić, oznaczamy w kalendarzu datę i właśnie organizujemy super imprezę, tak? Ponadto, jak widzieliśmy, otrzymamy również baseny dla małych dzieci, co jest również fajnym dodatkiem i bardzo na to czekam, bo powiem szczerze, brakowało mi takich basenów dla małych dzieci. No i cóż, mam nadzieję, że to wideo informacyjne się Wam spodobało. Kilka tych rzeczy właśnie, o których teraz mówiłam, to są rzeczy, na które naprawdę bardzo czekam. Oczywiście moim zdaniem są one super dodatkiem, poza oczywiście tym, co jest oczywiste, czyli tym, że dostaniemy właśnie 4 pory roku, czyli będziemy mieć śnieg, będziemy mieć deszcz, będziemy mieć pogodę, także no... Oczywiście to pominęłam, bo jest to oczywiste i na to również bardzo, bardzo czekam. I cóż, również chciałabym powiedzieć, że jutro odbędzie się transmisja na żywo na Twitch TV, gdzie właśnie Sim Gurus będą grać z tym najnowszym dodatkiem 4 pory roku w The Sims 4, także zapraszam serdecznie na Twitch TV, będziecie mogli właśnie zobaczyć, będziemy wszyscy właściwie mogli zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. No i cóż, dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!